Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe Górskie Tragedie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wyprawie na Everest. I jest to chyba jedna z najciekawszych w historii wypraw na Everest. Była ona chyba największą wyprawą w historii. Była to chińska wyprawa, którą wysłał na szczyt Everestu Mao Zedong. I to co ciekawe, to ważne jest też to, że była to pierwsza wyprawa, która weszła na szczyt od strony północnej. Czyli drogą, którą wchodził Malory i Irwin. I to jest też ciekawe pod tym kątem, czy Chińczykom udało się natrafić na jakieś ślady Brytyjczyków. O tym opowiem w tym odcinku. Ale ta wyprawa jest ciekawa sama w sobie, ponieważ wiąże się z nią dużo kontrowersji, dużo takich tajemnic. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Bo on jest długi, ale zapewniam Was, że ta historia jest naprawdę ciekawa. Także nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy materiał jest prequelem zbliżającego się ostatniego odcinka dotyczącego wejścia Malorego i Irwina na szczyt Everestu. Porozmawiamy w nim o znanych dowodach, ale także o informacjach i przesłankach na temat pytania, na które ludzie szukają odpowiedzi od niemal 100 lat. Czy Brytyjczycy zdobyli szczyt Everestu w 1924 roku? Jaki związek mają z tym faktem wydarzenia z dzisiejszego odcinka, czyli ekspedycja, która wspinała się na najwyższą górę świata w 1960 roku? Otóż wtedy dokonano pierwszego wejścia na Everest od strony tybetańskiej, a właśnie tą drogą podążał 36 lat wcześniej Malory i Irwin. Jeśli alpiniści zostawili po sobie jakieś ślady, to właśnie Chińczycy jako pierwsi mogli je odkryć. Rozdział pierwszy. Radzieccy Bracia Nauczyciele, Chińska Republika Ludowa powstała w 1949 roku. W pewnym momencie członkowie partii uznali, że idealnym pomysłem na potwierdzenie rozwoju i siły swojego kraju oraz obrania słusznego kursu, będzie zdobycie najwyższej góry świata. W tamtym czasie, jako obywatele swego kraju, jedynie Chińczycy już na starcie projektu mieli przewagę nad innymi nacjami. Ponieważ nie musieli starać się o żadne pozwolenia na zdobycie szczytu, góra była położona przecież na ich terenie. W podobnej sytuacji był oczywiście Nepal, jednak ze względu na fakt, że jest to mały kraj, słabo rozwinięty gospodarczo, nie był w stanie zorganizować tak ambitnej wyprawy. Na kontynencie azjatyckim himalaizm nie był tak popularny jak w Europie. Na początku XX wieku w Chinach wspinaczka jako sport praktycznie nie istniała. Gdy rządy przejął mało zetong, masowe ćwiczenia sportowe stały się jednak ważną częścią promocji zdrowia, budowania socjalistycznego dobrobytu kraju i chwały narodu. Drużynowe osiągnięcia sportowe stały się bardzo istotne dla nowych władz, a wejście na najwyższą górę w kraju uznano za szczytny cel. Problem polegał jednak na tym, że choć w kraju żyło już wówczas około pół miliarda obywateli, to brakowało wśród nich ekspertów od alpinizmu o pomoc, postanowiono zwrócić się do bratniego socjalistycznego narodu, towarzyszy radzieckich, którzy w dziedzinie alpinizmu mieli o wiele większe osiągnięcia. Opowiadałem wam m.in. w dwóch odcinkach o braciach Habałaków, świetnych wspinaczach Radzieccy alpiniści mieli na koncie wejścia na dziesiątki sześcio- i wiele siedmiotysięczników położonych w Pamirze, górach Tien Shan czy Hindukuszu. W 1955 roku trzech Chińczyków, Xu Jing, Xiu i Yang Deyun, należących do Krajowego Urzędu Sportu, a przy tym zapalonych miłośników gór, wyjechało na obóz szkoleniowy do Związku Radzieckiego, aby tam. Uczyć się wspinaczki wysokogórskiej. Wraz z nimi wyruszył w tę podróż tłumacz 27-letni Zu Zheng i trzeba przyznać, że nie była to taka okazała delegacja, ale na początek musiała wystarczyć. Pierwsze lekcje Chińczycy otrzymali w górach Kaukazu. Zajęcia praktyczne były przeplatane wykładami, które spisywał Zheng, a następnie tłumaczył dla towarzyszy. Jego rola nie ograniczała się do przekładu. Mężczyzna polubił wspinaczkę i radził sobie bardzo dobrze. Szybko okazało się, że azjaci całkiem nieźle radzili sobie w terenie skalnym, lecz gdy pojawiało się trochę lodu i śnieg, tracili pewność siebie. I w tamtym momencie ich instruktorami byli Aleksiej Ugarow i Jewgeni Bielecki. Obaj byli świetnymi i doświadczonymi alpinistami, którzy nie stosowali taryfy ulgowej. Chińczycy musieli wykazać się wytrzymałością i mimo początkowego przerażenia musieli na przykład spędzić noc w jamie śnieżnej. Uczono ich także wiązania węzłów, asekuracji, poruszania się po śniegu i lodzie. Najtrudniej przychodziło Sowietom przekonanie ich do jedzenia cukru na dużej wysokości. Bielecki musiał długo namawiać Azjatów do rezygnacji z gotowania ryżu na wysokości ponad 6000 metrów, ponieważ samo zagotowanie wody na tej wysokości to bardzo czasochłonny proces. I wówczas bardzo szybko uwidoczniły się te różnice kulturowe. Po kilku tygodniach w sierpniu zespół przeniósł się do Pamiru. W tym miejscu muszę podkreślić, że radzieccy towarzysze nie szkolili Chińczyków z takich altruistycznych pobudek, bowiem od wielu lat marzył im się podbój najwyższych gór świata i chcieli wspinać się poza obszarem Związku Radzieckiego, a mogli to osiągnąć tylko działając wspólnie z Chińczykami. Jednym z celów tego szkolenia było między innymi wspólne wejście na szczyt położony na terenie Chin, taki wysoki siedmiotysięcznik Mustak Ata. Radzieccy alpiniści zazdrościli swoim zachodnim kolegom możliwości wspinaczki na najwyższe góry na świecie, a tu nadarzała się taka okazja. Dzięki Chińczykom w łatwy sposób mogli uzyskać dostęp do dziewięciu ośmiotysięczników leżących na terenie Chin lub na granicy z Chinami. Oczywiście zaliczam tutaj również obszar zaanektowanego przez Chiny Tybetu. Dwa z ośmiotysięczników wciąż pozostawały niezdobyte i były to wówczas Lotse i Shishapangma. Jednak w 1955 roku głównym celem było wprowadzenie Chińczyków na sześciotysięcznik Szczyt Październikowy, mierzący 6780 metrów. I ekspedycja na tę górę składała się z 14 osób, w tym czterech Chińczyków, i po dotarciu na wysokość 6 tysięcy metrów słabo zaklimatyzowani Chińczycy zaczęli wymiotować i skarżyli się na bóle głowy. Radzieccy towarzysze namawiali, aby iść dalej. Jednak Chińczycy kręcili przecząco głowami, jasno dawali taki sygnał, że nie chcą i po prostu już nie mogą się wspinać wyżej, ale odwrót nie był wówczas brany pod uwagę. Chcąc nie chcąc Azjaci musieli się wspinać dalej. Chodziło przecież o dumę narodu chińskiego. Wspólnie zdobyto wówczas nienazwany wierzchołek o wysokości 6640 metrów, który później zgodnie nazwano Szczytem Jedności na cześć przyjaźni radziecko-chińskiej. Następnego dnia pośród szalejącej burzy cały zespół wszedł na główny cel wyprawy Szczyt Październikowy. Po czym Chińczycy z asystą radzieckich alpinistów rozpoczęli zejście. A pozostali skierowali się granią w stronę Pikulenina, siedmiotysięcznika, chcąc dokonać takiego pierwszego długiego trawersu. Przeszli oni wówczas granią około 1200 metrów. Lato spędzone w Związku Radzieckim było prawdziwym przełomem dla rozwoju chińskiego alpinizmu. Po powrocie Dzeng napisał podręcznik wspinaczki górskiej, w którym opisał wszystkie metody poznane zarówno w Pamirze. Jak i na Kaukazie. Miesiące spędzone w górach Związku Radzieckiego były małym krokiem dla człowieka, ale wielkim dla rozwoju alpinizmu w Chińskiej Republice Ludowej. Rozdział drugi. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na kolejny rok oba kraje zaplanowały wspólną ekspedycję, której celem było wejście na Mustak Atę, a także na inne wysokie siedmiotysięczniki położone na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Tym razem reprezentantów Chin miało być znacznie więcej. Przygotowania do ekspedycji ruszyły już w lutym od takich zajęć fizycznych, aby następnie przenieść się na Elbrus. I kierownikiem został ponownie Bielecki, a ze strony chińskiej dowodził Shi Zanchun. Zgodnie z rozporządzeniem władz alpinizm był sportem masowym. 30 lipca na niezdobytym siedmiotysięczniku na wysokości 7200 metrów 31 alpinistów założyło ostatni obóz piąty. W tych działaniach od razu widać rozmach i myśl przewodnią przyświecającą socjalizmowi. O wspinaczce w małych zespołach nikt nie chciał słyszeć. Następnego dnia 12 Chińczyków i 19 Sowietów osiągnęło szczyt. Według wstępnych planów po tym sukcesie miał nastąpić wejście na wyższy szczyt mierzący 7719 metrów. Niestety podejście pod górę wymagało zbyt dużo czasu i energii, więc zespół radziecko-chiński zdecydował się wejść na położony bliżej i bardziej dostępny, niższy i łatwiejszy wierzchołek góry Kongur i tutaj taka mała dygresja, ponieważ wiele zachodnich źródeł podaje do dziś, że dokonano wówczas wejścia na kongur, jednak rosyjskie archiwa są zgodne i twierdzą, że wówczas osiągnięto niższy kongur tubę, a pierwszego wejścia na kongur dokonała dopiero wyprawa Brytyjczyka Chrisa Boningtona w 1981 roku. Wróćmy jednak do wyprawy chińskiej. Lato się kończyło i czasu pozostawało bardzo niewiele. Lecz najlepsza grupa pod kierownictwem doświadczonego Cyryla Kuzmina 16 sierpnia zdobyła szczyt Kongurtube i tamtego dnia stanęło na nim pięciu radzieckich alpinistów i dwóch chińskich, którymi byli Peng Yumu i Chen Yunhan. Co ciekawe, jeszcze w 1956 roku w okolicy Pekinu przeprowadzono takie szkolenia alpinistyczne dla oddelegowanych 55 pracowników fabryk i kopalni. I po czterdziestu dniach takich intensywnych treningów wybrano 35 osób, które stworzyły zespół alpinizmu Chińskiej Republiki Ludowej. I był to kolejny przełomowy rok dla rozwoju tego sportu w najludniejszym wówczas kraju świata. Po tych sukcesach Chińczycy coraz śmielej zaczęli myśleć o wreszcie. Jednak warto zaznaczyć, że wtedy irytowała ich reakcja środowiska wspinaczkowego na świecie, które nie bardzo wierzyło w sukcesy Chińczyków, przypisując je głównie radzieckim alpinistom, którzy rzekomo wciągali niedoświadczonych wspinaczy chińskich na szczyty. I w 1957 roku Azjaci postanowili udowodnić, że sami także są w stanie poprowadzić wyprawę na trudny 7000 szczyt. Jej celem została góra Gongga Shan, mierząca 7556 metrów jest to najwyższy szczyt pasma Daxue Shan leżącego w Chinach. Po raz pierwszy na wierzchołek tej góry wszedł zespół amerykański w latach 30 XX wieku. W ekspedycji wzięło udział 29 alpinistów i mieli oni ze sobą karabiny, gdyż w dystrykcie Kam... Dochodziło wówczas do walk partyzanckich, więc dla bezpieczeństwa byli oni uzbrojeni i wyprawa bez towarzyszy radzieckich okazała się bardzo trudna, a jej decydująca faza przebiegała dramatycznie. Atak na szczyt choć udany zakończył się śmiercią czterech alpinistów, a pozostali cudem uniknęli tragedii, a mierzyli się z niskimi temperaturami, burzami oraz lawinami. To właśnie jedna z nich przysypała trzynastu uczestników. W sumie wierzchołek osiągnęło sześciu chińskich wspinaczy, lecz wówczas nad masyw nadeszła burza, która uwięziła mężczyzn wysoko na górze. Jako pierwszy zmarł 24-letni Ding Xingyu i jest on uznawany obecnie za pierwszą ofiarę alpinizmu w Chinach. Ostatecznie do bazy zeszło tylko dwóch zdobywców szczytu: 23-letni strażak Liulian Man i 29-letni Shi Zanchun obaj dzięki temu dramatycznemu sukcesowi bardzo zyskali w oczach rodaków. Niestety w międzyczasie przyjacielskie stosunki ZSRR i Chińskiej Republiki Ludowej zaczęły się ochładzać. Pierwszy kryzys pojawił się w 1956 roku, jednak o ile wówczas nie wpłynął on na jedność bratnich narodów potwierdzoną wspólnymi wyprawami, to w kolejnych latach wszystko w tej sprawie miało się zmienić. I właśnie w tym miejscu dochodzimy do pomysłu zorganizowania wyprawy na Everest. Co ciekawe, źródła co do tego, kto wpadł na pomysł tej wyprawy, nie są do końca zgodne, ponieważ Chińczycy twierdzą, że w 1957 roku do centrali komitetów zarówno partii ZSRR, jak i partii Chin dotarł list, podpisany przez kilkunastu zasłużonych radzieckich alpinistów, z prośbą o zorganizowanie wspólnej chińsko sowieckiej wyprawy w celu osiągnięcia szczytu Mount Everest od strony północnej. I w liście tym podkreślono, że wspinaczka na Mount Everest od północnego zbocza jest chwalebnym przedsięwzięciem dla ruchu wspinaczkowego obozu socjalistycznego. Z kolei Rosjanie tak przedstawiali tę sytuację, a konkretnie tak ją przedstawił Jewgenij Bielecki, który stwierdził W maju 1958 roku otrzymaliśmy z Pekinu propozycję rozpoczęcia dyskusji nad kwestią wspólnego wejścia alpinistów chińskich i radzieckich na najwyższy szczyt świata – Chomulungme. Negocjacje odbyły się w Pekinie w czerwcu 1958 roku. Atak na Czomulungmę od północy, z Tybetu, zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Nasza propozycja została przyjęta w celu wspólnego przeszkolenia uczestników przyszłej wyprawy w górach Związku Radzieckiego w Pamirze. Co ciekawe, w źródłach chińskich i radzieckich góra zawsze nazywana jest Czomulungmą, a nie Ewerestem, ponieważ jest to nazwa nadana przez Zachód i dlatego zarówno Związek Radziecki, jak i Chiny Ludowe, używały tej nazwy Chomulungma, czyli tej nazwy, której używano dużo wcześniej. Nieważne kto wpadł na ten pomysł, istotne jest to, że obie strony dogadały się co do wspólnej ekspedycji. Termin ataku na Everest również nie był przypadkowy, ponieważ Chińczykom zależało, aby na górę wejść w 1959 roku, ponieważ w tym okresie przypadała dziesiąta rocznica utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Co ważne, przygotowania do wyprawy nie angażowały tylko alpinistów, lecz przede wszystkim tysiące pracowników wyznaczonych do budowy 380 km drogi z miejscowości Shigatse do podnóża Everestu. Koszt tej budowy wynosił wiele milionów juanów. I tutaj muszę zaznaczyć, że Chińczycy od 1956 roku organizowali często takie mniejsze wyprawy złożone z alpinistów tylko ze swojego kraju, których celem było szkolenie. Ja w tym materiale skupiam się tylko na tych najważniejszych, tych kluczowych ekspedycjach. Latem 1958 roku duża grupa chińskich alpinistów pod kierownictwem Shi Zhangchuna dotarła do Pamiru. W sumie liczyła czterdzieści cztery osoby, w tym pięć kobiet. Na miejscu spotkała się zespołem radzieckim, liczącym czterdziestu jeden alpinistów i kierowany był on ponownie przez Cyryla Kuzmina. Sowieci byli dużo bardziej doświadczeni. Jednym z liderów grupy został Witalij Bałakow, czyli taka legenda radzieckiego himalajizmu, a innym Jakow Arkin, również bardzo taki doświadczony alpinista. Dla nowicjuszy z Chin Rosjanie prowadzili szkolenia zarówno schodzenia w rakach i posługiwania się czekanami, a także z asekuracji. z uwagi na sytuację polityczną w ZSRR. Radzieccy alpiniści nie byli znani szerszemu gronu na świecie, jednak naprawdę wielu z nich było świetnymi wspinaczami mającymi na koncie wejścia na kilka takich trudniejszych siedmiotysięczników, co nie należało do codzienności w latach 30., 40. czy nawet na początku lat 50. XX wieku. Tak naprawdę potencjał radzieckich alpinistów został uwolniony wiele lat później, dopiero po upadku Związku Radzieckiego, a więc w latach 90. i najbardziej znanymi przedstawicielami tych radzieckich alpinistów no to są m.in. Władimir Baleberdin, Anatolij Bukriejew, czy już w późniejszych latach Denis Rubko. Wróćmy jednak do wyprawy chińskiej, która ostatecznie zakończyła się powodzeniem. Na wierzchołku piku Lenina znalazło się wtedy 16 alpinistów chińskich i 21 alpinistów radzieckich. Była to największa grupa, jaka kiedykolwiek zdobyła siedmiotysięcznik na świecie w tym samym czasie. I udało się również wejść w tamtym czasie na taki nienazwany sześciotysięcznik, któremu zgodnie nadano nazwę Mao Tong Pik, czyli po prostu szczyt Mao Tonga. I były to ostatnie wspólne przygotowania. Kolejnym celem miał być już Everest. Na piku Lenina wyłoniono także skład przyszłorocznej ekspedycji, a także ustalono termin wyprawy, która miała wykonać rekonesans i miała rozeznać się w warunkach podejścia pod Everest i dalszej drogi na szczyt. I już w październiku trzech radzieckich alpinistów znalazło się na pokładzie samolotu Tu-104 lecącego z Moskwy do Pekinu. Jeszcze przed końcem 1958 roku planowano dokończyć rekonesans, którym kierować miał oczywiście Jewgienin Bielecki. W Pekinie jego zespół spotkał się z ekipą Shizangchuna i po krótkich przygotowaniach wspólnie odbyli lot w rejon Lasy. Ze strony chińskiej zastępcą kierownika został Xu Qing i rekonesans trwał około miesiąca, alpiniści dotarli na lodowiec Rongbuk i obfotografowali dokładnie górę, a ze względu na napiętą sytuację polityczną każdy alpinista wyposażony był w broń. A wspinaczom przez większość czasu towarzyszyła eskorta wojska. W grudniu zespół Bieleckiego wrócił do Moskwy, a następnie sami i dotarł do rodzinnego Petersburga i od początku nowego roku Sowieci rozpoczęli takie intensywne treningi i kompletowanie niezbędnego wyposażenia. Wizyta pod Everestem rozpaliła w nich jeszcze większe pragnienie zdobycia tej góry. Bielecki został mianowany na szefa sztabu do spraw Przygotowania radziecko-chińskiej wyprawy na Everest. Sowieci wynajęli nawet dwa samoloty, które podczas ekspedycji miały latać nad lodowcem i zrzucać bagaż w rejon bazy. Jednak poza działaniami, na jakie alpiniści obu krajów mieli wpływ, miało wówczas miejsce zdarzenie podkopujące zapewnienia o przyjaźni Sowietów z Chińczykami. Od 1957 roku wzajemne stosunki tych krajów zaczęły się wyraźnie pogarszać. Chruszczow krytykował wybrany przez Mało kierunek rozwoju gospodarki, tzw. wielki skok, a Cetong publicznie potępiał politykę międzynarodową prowadzoną przez ZSRR. Między innymi chodziło tutaj o ocieplenie stosunków z Jugosławią. Tych niesnasek pojawiało się coraz więcej. Chińczycy mieli za złe Chruszczowowi, że ten nie wsparł ich działań podczas drugiego kryzysu w cieśninie tajwańskiej w 1958 roku, a z kolei Nikita był wściekły, że Azjaci nie poinformowali go wówczas o swoich planach. Gdy nastał rok 1959, oba kraje zerwały wiele zaplanowanych wcześniej projektów, a Związek Radziecki zerwał porozumienie o dostawie do Chin technologii wojskowych i broni atomowej. Konflikt między dwoma krajami narastał. W tamtym roku doszło do jeszcze jednego bardzo istotnego wydarzenia. Wyprawa na Everest miała ruszyć w kwietniu, a kiedy radzieccy alpiniści byli już spakowani, zwarci i gotowi, to 10 marca w Tybecie wybuchło powstanie. Ten pokojowy, uduchowiony naród nie mógł dłużej znieść okupacji swojego kraju przez Chiny Ludowe i postanowił się zbuntować. Według niektórych źródeł, alpiniści sowieccy dowiedzieli się o odwołaniu wyprawy już siedząc w samolocie w Moskwie. Nie mamy pewności czy faktycznie tak było, nie podano im wtedy przyczyn tej decyzji odwołania wyprawy, ale nie tylko oni byli skonsternowani tą sytuacją. Również chińscy wspinacze nie do końca wiedzieli co będzie dalej. Wejście na Everest miało mieć znaczenie propagandowe było istotnym wydarzeniem zaplanowanym na ten rok, a powstanie tybetańskie uniemożliwiło organizację ekspedycji w 1959 roku nie tylko ze względów bezpieczeństwa, bo owszem, Chińczycy w eskorcie żołnierzy mogliby dotrzeć pod Everest i podjąć się próby wejścia na górę, ale nie posiadali odpowiedniego ekwipunku, którym z kolei dysponowali Sowieci. Ich udział w wyprawie był bardzo istotny nie tylko ze względu na umiejętności i doświadczenie radzieckich wspinaczy, ale także ze względu na profesjonalny sprzęt alpinistyczny, który po części kupowali oni na zachodzie, a po części po prostu produkowali sami i kiedy zapadła decyzja o odwołaniu zespołu Bieleckiego, Chińczycy wiedzieli już, że w 1959 roku na Everest nie pojadą. Kwestią otwartą było jednak to, czy przeprowadzić wyprawę w przyszłości, na przykład w kolejnym sezonie w 1960 roku, i tę sprawę wyjaśniła wiadomość z samego szczytu. Ale nie ze szczytu góry, ale ze szczytu władzy, ponieważ od premiera Enlai, który wysłał taką krótką notkę, i jej przekaz był jednoznaczny: Chińczycy muszą się wspiąć na Everest. Co ciekawe, w momencie, gdy wybuchło powstanie Tybetańczyków. To zespół alpinistów chińskich znajdował się już w okolicy Lasy, czyli stolicy Tybetu i ze względu na zbyt małe siły armii ludowo-wyzwoleńczej dołączyli do niej także wspinacze, którzy 22 marca po zajęciu pałacu Potala w lasie przeszukiwali ten pałac. Otrzymane od premiera instrukcje były jednoznaczne, więc natychmiast rozpoczęto przygotowania do wyprawy na Everest w 1960 roku. Ale zanim przejdziemy do tego sezonu, to powiedzmy jeszcze, że w maju 1959 roku zorganizowano kolejną wyprawę na siedmiotysięcznik Mustakata, jednak tym razem Chińczycy chcieli zdobyć tę górę samodzielnie, bez pomocy radzieckich towarzyszy, i w lipcu 33 członków chińskiego zespołu zdobyło szczyt góry, wykorzystując tym samym te wielomiesięczne przygotowania do wyprawy na Everest. Z kolei do ZSRR wysłano informację, że ze względu na niebezpieczeństwo ze strony tybetańskich partyzantów, Sowieci nie zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wyprawie na Everest. Polityczny rozłam chińsko radziecki stał się wtedy faktem. Większość źródeł podaje, że to Sowieci zrezygnowali z udziału w wyprawie zaplanowanej na kolejny rok ze względów politycznych, z kolei niektóre źródła chińskie informują, że Chiny zaproponowały im udział w wyprawie zaplanowanej na rok 1960, lecz to Sowieci odpowiedzieli, że potrzebują więcej czasu i zaproponowali przełożenie ekspedycji na 1961 rok, na co znowu nie chcieli zgodzić się Chińczycy. Najprawdopodobniej główną przyczyną był po prostu rozłam w stosunkach Związku Radzieckiego i Chin ludowych, były po prostu podziały polityczne, a każda strona później przedstawiała tą bardziej wygodną wersję dla siebie. Rozdział trzeci. Mało na dachu świata, a partia patrzy. Chińczycy nie mieli wiele czasu, aby zorganizować wyprawę w 1960 roku. W czasie, kiedy armia krwawo tłumiła tybetańskie powstanie a miliony Chińczyków głodowało na skutek utopijnej kampanii gospodarczej określanej jako wielki skok naprzód, chińscy alpiniści dostali kilkaset tysięcy dolarów i zadanie skompletowania niezbędnego sprzętu. Jak zwykle, pierwsze zapytania w tej sprawie skierowali do alpinistów sowieckich, jednak ci, czy to ze względów politycznych, czy prywatnych, mieli przecież prawo czuć się oszukani przez Chińczyków, kategorycznie odmówili pomocy w dostarczeniu sprzętu. Nie pozostawało nic innego, jak wysłać do Europy dwóch zaufanych i oddanych partii alpinistów, padło na kierownika ekspedycji Shi i znanego wam już tłumacza, Cenga. I przepraszam Was z góry za błędy w wymowie chińskich nazwisk, ale są po prostu one dla mnie zbyt skomplikowane. Z rozmów z Rosjanami Chińczycy dowiedzieli się, gdzie mogą zaopatrzyć się w taki sprzęt. I w Szwajcarii zakupili wszystko czego potrzebowali od aparatur tlenowych poczekany, namioty, liny, śpiwory oraz raki. W sumie było to aż sześć ton ekwipunku, za który zapłacili 700 tysięcy dolarów. Największa wyprawa himalajska w historii świata zbliżała się wielkimi krokami. Nikt nie jest w stanie ustalić, ilu robotników zginęło przy budowie drogi pod Everest i ile zwierząt straciło życie pracując przy tym przedsięwzięciu, a następnie przy transporcie wielu ton sprzętu i żywności dla ponad 210 uczestników wyprawy. Warto dodać, że około jedną trzecią ekipy stanowili Tybetańczycy. W wyprawie brały udział także kobiety. A karawana pod Everest wyruszyła w lutym, miesiąc przed alpinistami. Średnia wieków uczestników wynosiła zaledwie 24 lata. Na samą bazę składało się 20 wielkich namiotów i oprócz sypialni znajdowały się w nich m.in. szpital, stołówka czy radiostacja. Wewnątrz umieszczono także agregaty prądotwórcze. Z kolei przy wejściu do samej bazy umieszczono napisy szydzące z lokalnych wierzeń, na przykład. Człowiek zatriumfuje nad naturą. Bohaterowie wznoszą się ku niebu, głośno śmiejąc się z lungmy pod nimi. Dla rodowitych ludów, żyjących w okolicy Ewerestu, były to hasła obrazobórcze. 19 marca ciężarówkami z lasy w stronę Everestu wyruszył zespół najbardziej doświadczonych alpinistów, a w tym samym czasie pod górą działała już taka duża grupa alpinistów zakładająca te niższe obozy. Równocześnie pracowali także uczestnicy, których obowiązkiem było wyrąbywanie czekanami stopni w śniegu, mocowanie drabin nad szczelinami i poręczowanie drogi, czyli po prostu sprawianie, że przejście tych odcinków było prostsze i bardziej bezpieczne. Jak widzicie rozmachu tej wyprawie nie można było odmówić. Pierwsze obozy założono na wysokości 5400 metrów, 5900 metrów i trzeci obóz stanął na wysokości 6400 metrów i podczas tej pracy słabo zaklimatyzowani Chińczycy noszący ciężkie ładunki na wysokości ponad 6000 metrów Niejednokrotnie cierpieli na chorobę wysokościową. Wymiotowali i męczył ich potworny ból głowy. Zakładanie tych obozów, mimo zaangażowania kilkudziesięciu ludzi, trwało dłużej niż robili to Brytyjczycy ponad 30 lat wcześniej, i trzeba również dodać, że nie robili tego tylko ludzie, ponieważ wykorzystywano także do przenoszenia ładunków, nawet na wysokość 6000 tysięcy metrów, a nawet do tego obozu trzeciego, również jaki sama baza pod Everestem wyglądała zupełnie inaczej niż te bazy, które zakładają himalaiści zachodni, ponieważ znajdowało się w niej sporo wojskowych, wielu biurokratów należących do partii, komisarze, dyrektorze transportu, kierownicy różnych departamentów, każdy po prostu odpowiadał za jakąś daną część. Jedni odpowiadali za prognozy pogody, inni za transport ekwipunku, wszystko było bardzo dobrze opisane, udokumentowane i przedyskutowane. Była także wydelegowana specjalna grupa, która dawała przekaz do kraju, no można powiedzieć, że taki przekaz propagandowy, ale no, chodziło po prostu o informacje takie bieżące z wyprawy, co się aktualnie dzieje. Kolejnym etapem było założenie obozu na przełęczy północnej. Położonej na wysokości 7007 metrów, i w tym celu 24 marca zastępca kierownika, czyli Xu Jing, poprowadził pięciu członków zespołu na rekonesans w kierunku przełęczy. Nie udało mu się wejść na przełęcz, warunki nie były sprzyjające, więc dopiero 28 marca pierwszy zespół zwiadowczy. Podszedł na odległość 100 metrów od przełęczy, czyli no powyżej połowy już tego odcinka, po czym zawrócił ze względu na kolejne załamanie pogody. I warunki pogodowe w tamtym okresie były mało sprzyjające, i dopiero 11 kwietnia, czyli praktycznie dwa tygodnie później, Chińczykom udało się w końcu wejść na przełęcz. Wyprawa trwała już pięć tygodni, a oni dopiero osiągnęli przełęcz północną, więc od szczytu dzieliło ich jeszcze no, prawie dwa kilometry. Większość obozów była zakładana w takim podobnym stylu czyli najpierw wyruszała kilkuosobowa grupa zwiadowcza, następnie za nią kolejny zespół, a potem jeszcze jeden wspinający się po śladach kolegów i podchodzący jeszcze wyżej i tak aż do skutku, aż osiągnięto tą zakładaną wysokość, gdzie miał stanąć obóz. 28 marca w okolicy przełęczy północnej Wangji. Adjunkt na wydziale geografii Uniwersytetu w Landzu doznał krwawienia z nosa i mimo udzielenia mu pomocy mężczyzna zmarł, najprawdopodobniej cierpiał od dłuższego czasu na chorobę wysokościową. Jednak nie mogło to wpłynąć w żaden sposób na losy wyprawy, która właśnie wchodziła w tę decydującą fazę. Powoli, metodycznie chiński smok wzbijał się coraz wyżej. 29 kwietnia z obozu czwartego wyruszył w górę kolejny zespół. Niestety, gdy dotarł na wysokość 7450 metrów, to pogoda ponownie pokrzyżowała plany. Ponadto tego dnia znowu wydarzył się dramat. Z powodu choroby wysokościowej zmarł kolejny chiński alpinista Shao Jing i do tragedii doszło na wysokości 7300 metrów. Następnego dnia w górę wyruszyła kolejna chińska drużyna, która wieczorem założyła obóz tymczasowy na poziomie 7600 metrów. 2 maja zespół złożony z kapitana Shizangchuna, zastępcy kapitana Xu Jinga i kilku innych alpinistów opuścił namioty w celu założenia obozu na wysokości 8100 metrów. I cel udało im się osiągnąć, i wówczas nadszedł czas na pierwszy atak na szczyt, któremu przewodził Shizangchun. Trzech alpinistów, w tym Tybetańczyk Gongbu, zatrzymało się, aby założyć obóz ósmy na poziomie 8500 metrów. Następnie kierownik i Wang Tong ruszyli wyżej i osiągnęli wysokość 8600 metrów, i dotarli do słynnego drugiego stopnia. Była już godzina dwudziesta pierwsza. Shi postanowił wykopać czekanem niewielką jamę śnieżną i spędzić w niej noc ze swoim partnerem, a z samego rana zejść do niższego obozu. Niestety atak poniósł porażkę drugiego stopnia nie udało się sforsować. Niemal wszyscy jego uczestnicy podczas tej próby doznali poważnych odmrożeń i musieli wycofać się do bazy. Jedynym sprawnym wspinaczem, który miał niewielkie doświadczenia alpinistyczne, był Tybetańczyk Gongbu i włączono go do kolejnego zespołu szczytowego, który miał podjąć się próby wejścia na szczyt w najbliższym oknie pogodowym, kiedy po prostu warunki pozwolą zaatakować wierzchołek Everestu. Rozdział czwarty rozpaczliwy atak. Ekipa chińska odpowiedzialna za prognozy pogody ustaliła, że ostatnim momentem na wejście na szczyt będzie rozpogodzenie trwające od 17 do 25 maja. Następnie nad masyw miał nadejść już monsun przekreślający jakąkolwiek próbę zdobycia szczytu. 22 maja w sumie 27 alpinistów niosących 250 kg ekwipunku dotarło do obozu siódmego na wysokości 8100 m. Następnie dzień później pięciu alpinistów podeszło do obozu ósmego, w którym zostali na noc. Namioty stały na poziomie 8500 metrów i w tym składzie znaleźli się. Zastępca kierownika 33-letni Xu Jing, 25-letni Wang Fuzu. 27-letni Ljuljanman, 25-letni Kuinhua i 27-letni Tybetańczyk Gongbu. Z uwagi na fakt, że w najwyższym obozie znajdowało się zaledwie osiem butli z postanowiono, że Kuinhua nie będzie brał udziału w ataku na szczyt, a jego zadaniem będzie jedynie wykonanie zdjęć z przebiegu akcji górskiej, tej początkowej i miał on podążać z pozostałymi Himalajstami tylko do drugiego stopnia, Natomiast nakręcenie filmu ze szczytu przejął Wang, który miał towarzyszyć pozostałym w ataku na sam szczyt i o godzinie 22 z obozu trzeciego wystrzelono flarę, co miało być sygnałem dla zespołu szczytowego, że prognozy na następny dzień wciąż są optymistyczne. Rozpoczęły się intensywne przygotowania do ostatniego zrywu. Od szczytu dzieliło ich niewiele ponad 300 metrów przewyższenia. Cała piątka związana liną opuściła namioty o godzinie 9.30 rano. Niestety, już po przejściu kilkunastu metrów okazało się, że bardzo osłabiony jest kierownik ksu. Chwiał się i kilka razy nawet przewrócił się na śnieg. Jedyną rozsądną decyzję, jaką mogli podjąć, to po prostu wycofać ksu Jinga do namiotu i kontynuowanie ataku we czwórkę. Dowodzenie przejął wówczas Wang Fuzu, ale prowadził cały czas Gongbu, który jako jedyny znał drogę do stopnia drugiego. Chińczycy nigdy nie wyjaśnili dlaczego ten atak rozpoczął się tak późno, a nie tuż po wschodzie słońca, jak to przeważnie bywa po prostu w Himalajach, że rusza się na szczyt jak najwcześniej, aby po prostu jak najdłużej wspinać się w świetle dziennym. No Chińczycy podeszli do tego inaczej i później Ustalono, że prawdopodobnie wynikało to po prostu z braku doświadczenia i po prostu zaspali lub nie mieli świadomości, że jest to aż tak istotne albo po prostu nie wiedzieli, że te czynności po przebudzeniu trwają tak długo, na przykład gotowanie wody i dlatego to wyjście przedłużyło się aż do 9.30. Dwie i pół godziny później, a więc o 12, cała czwórka stanęła pod około 30-metrową ścianą, która zatrzymała wcześniejszy atak, a być może także brytyjski atak duetu Malory Irwin w 1924 roku. Z całą pewnością można powiedzieć, że Chińczycy nie byli alpinistami tak dobrymi technicznie jak George Mallory, jednak jak później napisali, czuli wielkie wsparcie socjalistycznej partii i całych ludowych Chin w tamtym momencie. Najtrudniejszym fragmentem drugiego stopnia była około 3-4 metrowa, taka niemal pionowa, Ściana. Wang, Gongbu, Ku i Liu na zmianę próbowali ją sforsować, ale niestety nikomu się nie udało. Mijały kolejne godziny, a sytuacja stała się patowa. Liu podejmował aż cztery próby, a Ku Yinhua postanowił zdjąć buty i skarpetki, aby mieć lepszą przyczepność, lecz i ten zabieg, który tak naprawdę był wyrokiem śmierci dla jego stóp, nie zdał egzaminu. Wang w późniejszej relacji tak opisał tamten moment. Co robić? Zawrócić jak Brytyjczycy? Nie, z pewnością nie. Patrzyła na nas partia i cały naród chiński. W pewnym momencie straża Liu wpadł na pomysł, aby stworzyć ludzką drabinę. Ku miał stanąć mu na barkach, a ten chciał podsadzić go jak najwyżej. Inhua wszedł więc na barki kolegi, którego z dwóch stron asekurowali Gongbu i Wang. Po czym Lianman wstał, a Ku wbił czekan i wspiął się na szczyt ściany, a następnie w ten sam sposób wszedł Tybetańczyk, a potem już z góry Ku i Gongbu pomogli Wangowi i Liu pokonać ścianę. Trzeba przyznać, że jest to niespotykany w historii w himalaizmu sposób pokonywania trudności technicznych na wysokości ponad 8000 tysięcy metrów, no ale jak widzimy okazał się skuteczny. Niestety Lianman po dostaniu się na szczyt drugiego stopnia był już ekstremalnie wycieńczony i po prostu padł na śnieg, na chwilę nawet stracił przytomność. Wang postanowił ułożyć Liu w takim osłoniętym od wiatru miejscu, w takim zagłębieniu koło skały i zostawić mu trochę jedzenia, a także ostatnią pełną butlę z tlenem, a następnie pozostali kontynuowali wspinaczkę. Nikt z całej trójki alpinistów wspinających się wówczas na wierzchołek Everestu nie brał udziału w sowieckich wyprawach szkoleniowych, a więc można powiedzieć, że byli to w Himalajach kompletni tacy nowicjusze, amatorzy. Pokonanie drugiego stopnia zajęło Chińczykom około pięciu godzin. Inne źródła podają, że trzy, około 4 godzin, ale najczęściej można wyczytać, że zajęło im pięć godzin i na jego szczycie znaleźli się o godzinie 17. Z kolei o północy dotarli do miejsca, z którego już widzieli szczyt. Był on wtedy bardzo blisko, i szczęśliwi ruszyli w jego kierunku. Kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że to nie koniec wspinaczki, ponieważ za tym przewyższeniem grań podążała dalej w górę, a na wysokości 8800 metrów skończył im się dodatkowy tlen. Mimo to ani myśleli zawrócić. W końcu, w godzinach porannych, bo o godzinie czwartej dwadzieścia, Gong Bu jako pierwszy dotarł na wierzchołek Everestu. Chińczycy zabrali dziewięć kamieni ze szczytu, które później planowali wręczyć Mao Cetungowi, na kartce z notesu zapisali swoje nazwiska i godzinę wejścia, a następnie wyjęli taki dwudziestocentymetrowy posążek wodza Mao, który owinęli flagą swojego kraju i pozostawili na szczycie, a po piętnastu minutach cała trójka rozpoczęła zejście. Na szczycie drugiego stopnia odnaleźli oni nieprzytomnego Julianmana. Udało im się jednak go ocucić i okazało się, że mężczyzna już pogodził się ze swoim losem i postanowił umrzeć, nie wykorzystując tej pełnej butli z tlenem, którą mu zostawili. Napisał on nawet list pożegnalny. Partnerzy uznali, że nie mogą go tak porzucić, i pomogli mu w dalszym zejściu. Zaczął wtedy już sypać śnieg, było widać, że po prostu zbliża się monsun i ta pogoda się psuła. I ten sypiący śnieg utrudniał orientację w terenie. Wszyscy schodzący alpiniści na zmianę korzystali z tlenu zaoszczędzonego przez liu. I w bardzo złym stanie były nogi kół, który schodził z dużym trudem. O godzinie pierwszej cała czwórka dotarła wreszcie do obozu ósmego. Atak na szczyt trwał nieprzerwanie przez ponad 35 godzin. 30 maja wszyscy uczestnicy zeszli do bazy. Niestety w wyniku odmrożeń Queen Hua stracił wszystkie palce u stóp i sześć palców u rąk, a Wangowi amputowano wszystkie palce u prawej stopy. Zachodnim alpinistom trudno było uwierzyć, że ktoś odważył się zdjąć buty i skarpetki na wysokości ponad 8600 metrów i podobnie fantastycznie brzmiała technika pokonywania trudności technicznych na wysokości 8600 metrów na barana. Łang, zapytany o wejście na szczyt i ten nadludzki wysiłek, jakim wykazali się Chińczycy, odpowiedział. Błyskotliwość partii przewodniczącego Mao dała nam nieskończoną siłę i mądrość. To dzięki nim udało nam się wejść na wierzchołek. Podczas zakładania kolejnych obozów Chińczycy wielokrotnie natrafiali na różne historyczne artefakty były to głównie brytyjskie butle z tlenem z lat trzydziestych. Dostrzeżono także ciało prawdopodobnie był to Maurice Wilson, o którym opowiadałem wam w jednym z odcinków na kanale. Jednak największą sensację wzbudziła relacja Wanga Fuzu, który pięć lat później w Auli Towarzystwa Geograficznego ZSRR w Leningradzie, opowiadając o tej wspinaczce, po raz pierwszy wypowiedział zdanie Na wysokości około 8600 metrów znaleźliśmy zwłoki Europejczyka. Miało to miejsce w okolicy drugiego stopnia. Sowieci świetnie znali historię brytyjskich wypraw na Everest i zaczęli dopytywać, Skąd pewność, że było to ciało Europejczyka? I Chińczyk odpowiedział wtedy, że ten mężczyzna, którego widzieli, miał na sobie wszelki. Analizując wszystkie poprzednie wyprawy prowadzone od strony północnej, jedynymi osobami, które znalazły się na tamtej wysokości przed Chińczykami, byli Irwin i Malory. Jak wiemy, pod koniec XX wieku ciało Malorego zostało odnalezione w zupełnie innym miejscu. I tutaj od razu pojawia się pytanie czy Chińczycy faktycznie odnaleźli ciało Irwina, czy być może był to po prostu efekt halucynacji, który zdarza się na takich wysokościach? I podobno w tamtym momencie przeszli oni obok tego odkrycia bez zaskoczenia. Byli po prostu zbyt wykończeni i myśleli tylko o zdobyciu szczytu. Po prostu tylko zarejestrowali, że to ciało tam leżało. Nie była to ostatnia chińska relacja, w której pojawiły się informacje o odnalezieniu ciała wysoko na Everestie, ponieważ w 2001 roku. Eric Simonson udał się do Chin, aby porozmawiać z jeszcze żyjącymi uczestnikami tej wyprawy i wtedy Xu Jing opowiedział mu, że schodząc z pierwszego stopnia natknął się na ciało himalaisty, który leżał na plecach ze stopami skierowanymi w stronę szczytu. Wspinacz znajdował się w szczelinie lub zagłębieniu w skalę i relacja ta po raz pierwszy została opowiedziana dopiero wtedy, czyli prawie 40 lat po wyprawie i nie ma pewności, czy Ksu tak naprawdę widział ciało któregoś z Brytyjczyków, czy również były to po prostu halucynacje, gdyż Jing schodził wtedy bardzo wyczerpanym. Pamiętajmy o tym, że to było po ataku na szczyt, kiedy on został wycofany z tego ataku, bo po prostu padał na śnieg ze zmęczenia. Ksu powiedział również, że nie pamięta dokładnie, gdzie leżało ciało, i nie mógł przez to powiedzieć też żadnych jakichś większych szczegółów, co wówczas widział, gdzie ono się mogło znajdować. Wróćmy jednak do 1960 roku. Uroczystości świętujące sukces odbywały się zarówno w Lasie, jak i w Pekinie. Jak to w przypadku Chin ludowych, były robione z takim rozmachem, w takim celu zapewne propagandowym. Alpiniści zostali bohaterami narodowymi, a wicepremier He Long wygłosił takie płomienne przemówienie, w którym wskazywał młodym ludziom, aby uczyli się od Himalajstów wielu wspaniałych cech charakteru i po pierwsze była to bezgraniczna lojalność wobec partii i narodu oraz poświęcenie, nieustępliwa wola, odwaga w marzeniach i czynach, a także wiara w nieuniknione zwycięstwo Chin. Ważne było też wspieranie się i wzajemna pomoc w walce o chwałę całej drużyny. W 1961 roku chińscy alpiniści przybyli do Leningradu, aby uroczyście wręczyć złoty medal za zwycięstwo nad Czomulungmą Jewgenijowi Bieleckiemu w podzięce za szkolenie ich rodaków. Poza nim takie medale otrzymali także Filimonow, Kuzmin oraz Kowyrkow, czyli ci najbardziej zasłużeni instruktorzy, którzy z Chińczykami spędzili najwięcej czasu. Wyprawa osiągnęła sukces. Trzech Himalajstów weszło na wierzchołek, jednak podczas trwania ekspedycji dwóch Chińczyków zginęło na Everestie. Epilog: Czy Chińczycy naprawdę zdobyli szczyt Everestu? To pytanie pojawiło się od razu po ogłoszeniu przez Chińską Republikę Ludową swojego sukcesu. Społeczność międzynarodowa oczekiwała na przedstawienie dowodów w postaci fotografii ze szczytu. Jednak chińscy socjaliści oznajmili, że wejście odbywało się nocą, dlatego nie posiadają oni żadnych fotografii z wierzchołka góry. I właśnie z tego względu środowisko górskie nie uznało chińskiego wejścia na Everest, tym bardziej, iż Azjaci twierdzili, że na szczycie zostawili 20 gipsowy posążek Mao, flagę oraz tą krótką notatkę, a kolejne ekspedycje, które w późniejszych latach docierały na szczyt, pierwsza to trzy lata później ekspedycja amerykańska, oznajmiły, że nie znalazły żadnych śladów po chińskiej wyprawie ani flagi, ani tego posążka, nigdzie nie było żadnych śladów po Chińczykach. Kolejną przesłanką, która mogła podważać chińskie twierdzenia o zdobyciu szczytu, były puste butle tlenowe. Chińskim alpinistom powietrze skończyło się na wysokości około 8800 metrów, a więc ostatnie 50 metrów w górę musieli pokonać oni bez wsparcia aparatury tlenowej. A następnie, przez wiele godzin, schodząc w dół, musieli radzić sobie również bez aparatury tlenowej, bez tego tlenu w butli. I na początku lat 60. uważano, że jest to po prostu niemożliwe. Nikt w tamtych czasach nie wspiął się na żaden ośmiotysięcznik bez aparatury tlenowej. W ogóle uważano, że prawdopodobnie człowiek bez dodatkowego tlenu na wysokości ponad 8000 tysięcy metrów po prostu umiera i nie ma siły, żeby był w stanie się tak wspinać. Dopiero 18 lat później Reinhold Messner dokonał pierwszego wejścia na szczyt Everestu bez dodatkowego tlenu i tym samym udowodnił, że takie wejścia są możliwe. Kolejna przesłanka mówiąca za tym, że Chińczycy mogli nie wejść na szczyt, był fakt, że cały zespół, który wchodził na wierzchołek, zaczął zajmować się wspinaczką dopiero od dwóch lat i byli oni całkowitymi amatorami, studentami, którzy nagle znaleźli się w wysokich górach poddani intensywnemu szkoleniu. Choć początkowo wiele osób nie dowierzało chińskim relacjom, po latach uznano to wejście. Dlaczego? Otóż Chińczycy spisali przebieg ataku na szczyt relacjonując na jakie trudności terenowe natrafiali po drodze. Byli tam pierwsi, więc nie mogli zmyślać czy sugerować się relacjami innych alpinistów i po latach porównano ich relacje z doświadczeniami innych Himalajstów, którzy w późniejszych latach weszli na szczyt również od strony północnej i ku zaskoczeniu wielu okazało się, że chińska relacja z 1960 opisuje trudności, jakie napotykali w danych miejscach inni wspinacze. Po przejściu tylu a tylu metrów tu znajdowała się skała, którą trzeba było obejść od strony zachodniej i faktycznie potem himalaiści pamiętali, że faktycznie ta skała tam stała i choć Chińczycy nie dysponowali fotografiami ze szczytu, to gdy zrobiło się jasno, wykonywali oni sporo zdjęć i ustalono, że niektóre z tych zdjęć zostały wykonane na wysokości około 8700 metrów. A więc już powyżej drugiego stopnia, w miejscu z którego droga na szczyt była otwarta. Uznano to również za dowód, że trzech chińskich alpinistów jednak osiągnęło wierzchołek góry, ponieważ wszystkie poważne trudności mieli za sobą. A w relacji opisanej przez nich, bardzo dokładnie również opisali, jak wygląda ten trzeci stopień, którego tak naprawdę niektórzy Himalaiści się obawiali, że on może być tak samo trudny jak drugi stopień. A Chińczycy opisali, że jest on dużo łatwiejszy. I później rzeczywistość również to potwierdziła. Sukces Chińczyków było tyle niesamowity, że w przeciwieństwie do Hilarego i Norgaja oni weszli na Everest jako 25- i 27-latkowie zaledwie dwuletnim doświadczeniem w jakiejkolwiek wspinaczce, a dla porównania Edmund Hillary zdobył Mount Everest w wieku 34 lat z doświadczeniem trzech himalajskich wypraw i kilkunastu lat wspinaczki, a towarzyszący mu Tenzing Norgay miał wówczas 39 lat i od około 20 lat brał udział w wyprawach w Himalaje, w tym aż sześć razy były to wyprawy na Everest. Epilog numer 2. Czy na pewno weszli? Aby dać Wam jak najbardziej obiektywny obraz tej wyprawy, chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Ponieważ wejście Chińczyków na szczyt na początku nie wierzono, Potem je uznano, a w ostatnich latach pojawiły się głosy w środowisku górskim twierdzące, że Chińczycy jednak nie osiągnęli szczytu. Nie ma na to twardych dowodów, ale istnieją pewne poszlaki świadczące o tym, że ci mogli nie dotrzeć na wierzchołek Everestu. Wang w swojej relacji opisał, że szczyt jest skalnośnieżny, a w rzeczywistości szczyt jest w całości ośnieżony. A skały znajdują się dużo niżej przed takim przedwierzchołkiem, i Chińczycy opisali także, od której strony należy ominąć trudności techniczne w drodze na wierzchołek. Jednak co bardzo ciekawe, wykazano, że to Brytyjczycy już w 1933 roku, po długiej obserwacji piramidy szczytowej, wytyczyli dwie drogi na szczyt, którymi najprawdopodobniej będzie można osiągnąć wierzchołek, i oni je wtedy bardzo dobrze opisali. I tak się składa, że jedna z nich. Zgadza się dokładnie z tą relacją Chińczyków, którą oni przedstawili jako relację z ich wejścia. A więc Anglicy, choć nigdy nie znaleźli się blisko szczytu, no to potrafili już w 1933 roku dobrze rozpracować tą piramidę szczytową i opisać, którędy dokładnie będzie można wejść na wierzchołek. Himalajsta Mark Horel porównał własne doświadczenia z wejścia tamtą drogą na Everest z relacją Chińczyków i on stwierdził z kolei, że, choć w wielu miejscach jest ona taka niejasna i często dość pobieżna, to wskazuje ona na to, że Chińczycy osiągnęli wierzchołek góry. Wspomniałem w materiale, że Chińczycy myśleli, że osiągnęli szczyt. A później zobaczyli, że grań pnie się dalej w górę, i faktycznie przed szczytem Everestu znajduje się taki przedwierzchołek opisany przez Chińczyków, który często jest mylony ze szczytem, więc, jak najbardziej, jest to taki prawdziwy opis. Również opis trzeciego stopnia był dość pobieżny, ale według Chorela można zaliczyć go jako prawdziwy. Sceptycy przytaczają również fakt, że Chińczycy na początku przedstawili dwie dość różne od siebie wersje relacji ze zdobycia szczytu. I to również sprawia, że nie wszyscy im ufają, ale na przykład sam Chris Bonington, czyli taka legenda Himalajzmu, w 1980 roku szczegółowo przepytał lidera ekspedycji, czyli Shizan Chuna. I zapewnił, że on nie ma wątpliwości co do tego, że Chińczycy na pewno dotarli na szczyt i czasami podaje się to jako taki kolejny argument który powinien potwierdzać to, że Chińczycy zdobyli szczyt, skoro sam Sir Chris Bonington, taki wielki autorytet, uznaje to wejście, ale tutaj też jest taka ciekawa sprawa, bo Chris Bonington rozmawiał z kierownikiem w 1980 roku, czyli 20 lat po tej wyprawie i 5 lat po drugiej wyprawie Chińczyków, na której Shi również był kierownikiem, i wtedy już tak bezapelacyjnie Chińczycy zdobyli szczyt, bo zostawili ten słynny taki Trójnuk na szczycie Everestu, więc na pewno wtedy dotarli na szczyt. No i skąd pewność, że Shi opowiada doświadczenia z 75, a na przykład nie z 60 roku? Więc ta relacja no, nie może świadczyć jako jakiś dowód. Na koniec poruszę jeszcze jeden bardzo ciekawy temat temat kamieni, które widzieliście na nagraniu, a które Chińczycy zabrali ze szczytu. Pewnie zaskoczę Was, mówiąc, że tajemnica wejścia na szczyt zawarta jest właśnie w tych kamieniach, które otrzymał Mao tse od Himalajstów chińskich. Otóż Everest to niesamowita góra, Różnobarwna. Jak przyjrzymy się, to dostrzeżemy takie żółte pasmo skał, znajdujące się na wysokości od 8200 do 8600 metrów i powyżej znajduje się pasmo takich jaśniejszych skał, a najwyżej, czyli ta piramida szczytowa, składa się już z ciemniejszych skał. Jak widzimy na zdjęciu, skały oddane mao są bardzo jasne, co nie pasuje do skał zabranych z okolicy szczytu, a właśnie niżej z wysokości między 8600 a 8700 metrów. I obecnie mamy już tak rozwiniętą technikę, że można by oddać te skały do badań, które są w stanie określić, z której okolicy zostały one zabrane gdyż są w nich zawarte takie charakterystyczne skamieniałości. Lecz skały znajdują się obecnie oczywiście w Chinach, a te nigdy nie pozwoliły na przeprowadzenie takich badań i chyba nawet ktoś apelował o to, ale bez jakiegoś oddźwięku, bez odpowiedzi. Więc tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy, czy ta ekspedycja chińska weszła na szczyt, Największym dowodem na wejście Chińczyków jest oczywiście to zdjęcie, ta stopklatka z materiału, który nagrali powyżej drugiego stopnia, no bo to ustalono, że to musiało zostać wykonane powyżej drugiego stopnia, bo w tyle widzimy zarówno trzeci stopień, jak i już piramidę szczytową, więc to jest ta perspektywa, która się dokładnie zgadza z tą, którą widzimy po przejściu drugiego stopnia. Więc to jest ten dowód, który jest niepodważalny, że oni pokonali drugi stopień, który zatrzymał wcześniejszą próbę. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i za subskrybowanie kanału. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej chińskiej ekspedycji, która weszła albo i nie weszła na szczyt Everestu. Ciekaw jestem Waszego zdania, czy Chińczycy zdobyli szczyt. Od razu powiem, że 15 lat później druga chińska ekspedycja wyruszyła na najwyższą górę świata, i oni już wtedy tak bezapelacyjnie są na to takie niezbite dowody, że oni się znaleźli na szczycie i również podążali tą samą drogą, którą 15 lat wcześniej. Nad tym ostatnim materiałem o George'u Malorym i Andrew Irwinie, który ma opowiadać właśnie o tych dowodach, o tych poszlakach, czy zdobyli szczyt. Pracuję już od kilku tygodni, ale zastanawiam się, czy jeszcze. Najpierw nie opowiedzieć Wam właśnie o tej drugiej chińskiej ekspedycji, ponieważ również tam są wątki, które przeplatają się z ekspedycją brytyjską, więc być może najpierw pojawi się na kanale ta druga chińska wyprawa, a potem już taki obszerny, długi odcinek o tej wyprawie brytyjskiej z 1924 roku. Widzimy się za tydzień oraz widzimy się na szlaku. Do zobaczenia, cześć!